Jest, dobra. Witamy na kanale podsztanga.pl. Dzisiaj w innym składzie, ponieważ jesteśmy z GSP. Przejęliśmy dokładnie całą podsztangę. Rafał i Paweł poszli sobie na kabusie, więc my zajęliśmy ich miejsce. Koczwara Kamil, Wojtek Prokopowicz, jeszcze raz Global System Patterns. Dzisiaj zajmiemy się czymś bardzo, ja wiem, że to będzie trudne, ale wdrożeniem elementów treningu biegowego dla trójboisty. Brzmi strasznie, ale pokażemy, że... Da się to zrobić. Pracowaliśmy na tym dzień i noc, żeby trójboiści w końcu zaczęli biegać, więc dzisiaj pokażemy Wam fajną progresję, dzięki której możecie wykorzystać mięsień dwugłowy. Plug and play do pracy z klientem. Dokładnie. Założenie jest takie, żeby włączyć mięśnie dwugłowe, czy całą grupę kurczową goleniową zaangażować. Nie będziemy się wydawać tutaj w szczegóły, jak ustawiać dokładnie ciało, bo tym zajmujemy się już u nas na prywatnych konsultacjach, ale pokażemy Wam, jak pracujemy, żeby włączyć w dynamice, ustabilizować biodro, tak żeby Wam to pomogło w treningu. Czyli zaczniemy sobie od najprostszej progresji. Cała sprawa opiera się o to, żeby zaangażować mięsień dwugłowy, ale nie jak to robimy do tej pory, czyli powiedzmy na ugięciach nóg na maszynie lub na ćwiczeniu Nordic Curl, które jest teraz ostatnio bardzo modne. Pokaż jeszcze ten, jak ustawia się biodro, nawet jak tutaj mamy tak, jeżeli mamy to w izolacji, najczęściej mamy jakąś tam maszynę typu hammer, czyli że skupiamy się na oddzielnej pracy nogami. O, i to jest takie cofnięcie biodra tutaj. Czy tak samo będzie w leżeniu, będzie uniesienie miednicy i to w bardzo łatwy sposób będziecie mogli zauważyć w pracy z klientami, nie? Dokładnie, to jest coś, czego nie chcemy w pracy na wzorcu, czy to chodu, czy biegu, czy później już nawet dalej do przeniesienia w przysiadzie. My chcemy mieć ustabilizowane biodro tak, żeby mięsień dwugłowy mógł zapracować. My nie chcemy rozciągać przyczepów przez przodopochylenie miednicy, co często możecie zauważyć przy uginaniu nogi. Nawet jeżeli wykonujemy sobie Nordic Curl, czyli możesz przytrzymać, czyli w tym ćwiczeniu, jeżeli już nie mamy siły wypracować w ustabilizowanym biodrze, to robimy coś takiego, ok? I teraz powrót jest tu, więc my nie dajemy szansy zapracować w optymalnym ustawieniu mięśniom kurczowo-goleniowym. Oczywiście one pracują, ale nie tak, jakbyśmy chcieli i nie będzie miało to przełożenia w dalszej pracy na dynamice. Więc pierwsze... I jeszcze tak, że praca sama w izolacji, jeszcze jak możemy pokazać, jak tutaj sobie... Nie, chodź do góry. Jak mamy samą pracę w izolacji, czyli tutaj się zapieracie samymi kolcami biodrowymi, i jak nawet, nieważne czy ustawicie miednicę do przodu czy tyłu pochylenia, to i tak oczywiście mięśnie grupy kurczowo-goleniowej będą zastymulowane i na to mamy szereg badań, które będą wpływały na samą hipertrofię, ale nie o hipertrofii tutaj mowa, nie? Czyli że to ustawienie, które mamy do izolacji, chcemy przenieść tak naprawdę do tego, co nam daje do chodu i biegania. I jedziesz dalej. Czyli my zajmujemy się ruchem, ale w trójboju wiadomo, że mamy na przykład przysiad, który jest statyczny, ale dokładnie da radę to przenieść i wiele razy to robiliśmy. Czyli pierwsze zadanie to jest uniesienie nogi do góry i mamy coś takiego jak skip A i skip C. Czyli dwa skipy, czyli to jest kolano do przodu, pięta w tył. My chcemy połączyć ten skip i łączymy go na zasadzie, wychodzi nam z tego skip J od pana Jagody, którego pozdrawiamy. Chciałem to nazwać swoim imieniem, ale już to ukradł wcześniej. A plus C daje J. A plus C daje J. Czyli tak posłużę się Kamilem, żeby się utrzymać. Czyli my nie chcemy iść do przodu ani do tyłu, tylko połączyć te dwa ruchy. Czyli podciągamy nogę do góry. I teraz zwróćcie uwagę na moje biodro. Ono musi być ustabilizowane. Czyli ja nie chcę tego ruchu przez ucieczkę biodra w tył. Nie chcę też tego ruchu przez podwinięcie ogona, czyli tyło pochylenia. Ja chcę wyjść w górę, tak żeby zapracowała grupa kurczowo-goleniowa oraz zginacze, czyli mięsień biodrowo-lędźwiowy, który teraz też jest ostatnio modny, nad którym pracujemy, ale nie używamy go w ruchu. Więc pierwszy ruch, skupiamy się w tych ćwiczeniach na oderwaniu nogi, a nie na jej podciągnięciu do góry. Czyli jeżeli jestem w pozycji wykroczno-zakrocznej, jest to pozycja chodu lub biegu, staram się wykonać taki ruch, jakbym chciał popchnąć podłogę w tył i jednocześnie po tym ruchu przyciągnąć nogę do góry. Coś takiego. Hop. 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 I teraz zwróćcie uwagę, że każdy ruch wykonany jest przez wytrącenie się z równowagi, czyli to samo, co robimy w chodzie lub w biegu. Czyli ja wytrącam równowagę, spadam, czyli obciążam przednią nogę, hop, wytrącam się z równowagi, spadam, czyli tutaj jest linia prosta, czyli mój środek ciężkości jest na środkiem stopy. Nie mogę być w tej pozycji, bo wtedy nie włączymy brzucha do pracy, między innymi. I tak jak jeszcze mamy, chodź przodem, proszę.
sorry, do kamery, czyli tak jak tutaj pokazywałem ten kij, to możecie sobie też przestawiać jakby, żeby zobrazować sam ruch kolców biodrowych, który... Trzymać to rękoma. Też to dokładnie. Czyli jak Wojtek, zrób jeszcze raz kroki, pokaż przodem, dobra? Czyli zależy nam na tym, żeby kolce biodrowe były utrzymane prosto. Jeżeli zaczniemy ruch w ten sposób, czyli większość ludzi ma coś takiego, że jedna noga jest bardziej odrotowana od drugiej, czyli z tej pozycji będzie wyglądał to tak, a z tej tak, to możemy wtedy zapracować w taki sposób, że kolce biodrowe są odrotowane. Czyli tego ruchu tak naprawdę albo pójdziemy sobie do rotacji, albo skończymy w tej pozycji. Tego nie chcemy. Skupiamy się na tym, żeby było wszystko wypracowane do przodu. Czyli to jest pierwszy ruch, który robimy. Uczymy się samego ruchu przez podciągnięcie, opadamy. Podciągnięcie, opadamy. I teraz jeżeli możemy przejść sobie, ja mam tu przygotowaną gumę na power racku, pokażę Wam jak wejść w to ćwiczenie, czyli ćwiczenie wymyśliłem na potrzeby tego ruchu, znaczy ćwiczenie nie wymyśliłem go, ale jakby odciążyliśmy go. Jak przełożyć ruch na ćwiczenie na siłowni, no bo raz, że mamy teraz zimę, dwa, że najczęściej no, jak mam kogoś przekonać do biegania, to nie jest wcale takie hop-siup. A ćwiczenie na siłowni jakby każdy może zrobić. Czyli nie? Tutaj przechodzimy do ćwiczenia tak naprawdę izolowanego, które ma nam pokazać, jak ma wyglądać ruch. Guma jest ustawiona za naszymi nogami i ich dotyka. I teraz zobaczcie, ruch zagarnięcia podłogi i jak tylko mam kontakt z gumą, od razu podciągam ją do góry. I teraz jeżeli pójdę za bardzo nogą do przodu, to ta guma spadnie. Jeżeli pójdę za bardzo nogą do tyłu, to ta guma wroluje nam się na dół podkolanowy. Czyli praca wygląda w ten sposób. Hop. I luz. Hop. I teraz taka wskazówka. W tym ćwiczeniu powinniśmy czuć mięsień dwugłowy. Jeżeli czujemy łydkę, to znaczy, że za bardzo spinamy stopę. I wtedy ta praca nie może być wykonana przez mięsień dwugłowy, więc stopa musi być luźno. I jeszcze poczekaj, czy to jest coś między... Każdy wie pewnie, jak wygląda koń i każdy wie, jak wygląda kura. Czyli łączymy kury i konia, czyli koń oczywiście jak idzie takim kusem. To zaraz pokażemy jeszcze w kolejnej progresji. I jak kura robi grabnięcie, czyli to, co mówi Wojtek o tym, że powinniście czuć całą grupę kulszowo-goleniową, to będzie takie pytanie retoryczne, czy ktoś kiedyś widział konia, który ma duże łydki. No nie, koń ma zawsze duże mięśnie dwugłowe, proste, tak? Czyli tutaj taki dziabąg, jak się z tyłu pokazuje i jak tam czujemy to ćwiczenie z gumą, no to jesteśmy w domu. I teraz też zwracamy uwagę oczywiście na biodro. Kolce biodrowe patrzą do przodu, nie ma żadnej kompensacji na zasadzie zgięcia nogi podporowej, ale ona też, uwaga, nie jest w zablokowaniu, jest w delikatnym odpuszczeniu, tak żeby cały czas pracowała. Nie ma pracy uciekania biodra, nie ma pracy podwijania biodra, okay? Czyli tu jest stabilizacja, pracujemy tylko od dołu w górę. Oczywiście, jeżeli nie macie power racka, to bardzo łatwo zrobić sobie modyfikację tego ćwiczenia. Zakładamy sobie mini benda na stopę. W drugą wkładamy sobie nogę w ten sposób. Jeżeli nie potraficie się ustabilizować na jednej nodze, bierzemy sobie kij, ścianę, cokolwiek. I ruch wygląda dokładnie tak samo. Hop. Ok, i teraz zwrócę uwagę na to, że pięta chce iść do góry po zewnętrznej krawędzi nogi. Tu, praca. Ok? I teraz dalej możemy sobie przejść do kolejnych progresji tego ćwiczenia, czyli już zaczynamy sobie pracę dynamiczną. Nauczyliśmy się pracować w izolacji, nauczyliśmy się ruchu poprzez chód i teraz odpalamy sobie pracę w dynamice. Czyli z tej pozycji, to jest teraz to, o czym mówił Kamil, czyli taki kus koński, wytrącamy się z równowagi, hop, praca, hop, praca, hop, praca. Ok, teraz zwróćcie uwagę, że przy wyskoku staram się utrzymać biodro wysoko, czyli błędem będzie wykonanie takiego ruchu. Pracuję mocno nogą, ale spadam, amortyzując się biodrem, kolanem, stopą. Często jest tak, jak ktoś wykonuje pierwszy raz ten ruch, jeszcze zapada się tutaj, żeby jak najbardziej zamortyzować ruch. A zobaczcie, jak ja to wykonuję. Tracę równowagę, hop, spadam na prostą nogę. Ok? Czyli dążymy do tego, żeby nie było pracy na biodrze. Biodro, mogę Kamil Cię prosić, żebyś oparł? Czyli po tym zakończonym ruchu nie chcemy tego. Czyli to jest to uciekające biodro, które mówi nam o tym, że jedna noga będzie przeważnie w przeproście i to będzie ta nasza słabsza noga. Jeżeli to wytrenujemy na oba biodra, no to mamy
duże prawdopodobieństwo, że wzmożymy stabilizację całego biodra. I jeszcze z tych rzeczy takich, co tłumaczyłeś, jeżeli chodzi o technikę, czyli błędem zawsze nawet będzie to sytuacja abstrakcyjna, ale jakbyście nie dowidzieli albo po prostu bylibyście niewidomi, no to nawet słychać po samym ruchu, czyli nie chcemy dźwięku. Tylko. I tutaj jest strzał do tyłu. Okay. Jak tak to zapamiętacie, to uważam, że każdy jeden jest w stanie to powtórzyć. Kolejną progresją tego ćwiczenia będzie wyeliminowanie pracy na tułowiu, czyli do tego używamy sobie kija, unosimy go nad głowę. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie i pracujemy w ten sam sposób. Zwróćcie uwagę, że ja wytracając równowagę, oś obrotu mam na kostce. Mhm. Czyli nie na biodrze. Kolejnym problemem będzie to, że ludzie, którzy nie potrafią w chodzie wytrącać się z równowagi, będą to samo przenosili na to ćwiczenie. Czyli moje wytrącenie z równowagi to będzie to, sięganie głową. Okay? Nie na tym nam zależy, mamy być usztywnieni. Wypadam, hop, hop, hop. Okay? Czyli mamy wyłączony tułów, pracujemy sobie na nodze. Kolejną progresją, którą uważam za najtrudniejszą, jeżeli w tym ćwiczeniu ustabilizujecie biodro tak, jak ja bym tego chciał, to znaczy, że jesteście gotowi na przyjęcie obciążenia statycznego. Czyli robimy dokładnie sobie to samo, ten sam kurs, tylko zaczynamy z nogi podporowej, na nodze podporowej kończymy. Trzymam się w pierwszej fazie za power racka, za cokolwiek, co mi pomoże odciążyć się, żeby mieć więcej czasu na wylądowanie. Najpierw pokażę ruch. OK, czyli ruch wygląda dosłownie tak samo i zwróćcie teraz uwagę. Nie chcę takiego ruchu. Nie chcę takiego ruchu. Wszystko opieram na śródstopiu, na przodostopiu i zobaczcie na moją piętę, czy jak kończę wyskok, biodro jest ustabilizowane, jestem w jednej linii, nie ma załamania biodra, nie ma załamania kolana, wtedy mamy stabilne biodro. OK? Kolejną rzeczą, która może nam pomóc odciążyć się w tym ćwiczeniu, są to gumy zawieszone od góry. Ściągam je i wtedy też będę miał więcej czasu, żeby się ustabilizować. Okay. I oczywiście na sam koniec chcemy to ćwiczenie wykonać bez podporu i nawet w trakcie ruchu. Okay. Wtedy wiem, że moje biodro jest gotowe na przyjęcie obciążenia. Oczywiście te wszystkie ćwiczenia, jeżeli mamy z tym problem, jeżeli nigdy się nie ruszaliśmy do tej pory, jeżeli chcemy to wprowadzić sobie jako metodę GPP, czy metodę przygotowania ogólnosportowego, czy metodę ustabilizowania biodra właśnie w takich ruchach dynamicznych, ale nie mamy na to siły, nasze ciało jest nieprzygotowane, nigdy nie byliśmy w sporcie. Jeżeli mówimy tu o trójboistach, to bardzo mocno polecam wyjście na basen. Szukamy sobie basenu, gdzie mamy wodę przynajmniej do klatki piersiowej i wszystkie te ruchy, trzymając się krawędzi basenu, możemy się nauczyć w odciążeniu. Teraz w basenie jest super rzecz, że idąc do przodu, możemy się wychylić, pozwól Kamil, czyli możemy się wychylić do takiego ustawienia, czyli oś obrotu w kostce jest zachowana, woda jest moim oporem naturalnym, więc jest idealny, wypróbowałem to na sobie, więc wiem co mówię, woda jest idealnym oporem, że daje nam tyle tego pochylenia, ile potrzebujemy. I teraz praca w wodzie plus praca rękoma plus praca na tętnie, powiedzmy niech to będzie na początku nauka, ale później jeśli zrobimy 200, 300, 400 metrów lub kilometr, na tętnie od 100 do 120, mamy już załatwione całe pobudzenie naszego układu w odciążeniu. Jeżeli ważysz 150 albo więcej kilo, nie masz wymówek, bo nie ma tam tak naprawdę przeciążeń.